Cześć, witam w kolejnym wydaniu Teletygodnika. Dziś przeglądnę numer 10. Czas rzucić okiem na dzisiejszą okładkę. Na dzisiejszej okładce Magdalena Cielecka, wywiad Chyłka, rewizja. Czy kontrowersyjna prawniczka pokona właśnie demony i triumfalnie wróci na szczyt? A także nowy dzień emisji Ojciec Mateusz. W premierowych odcinkach detektywi stawiają czoło przestępcom pandemii. A także nowość w TV Sanditon. Nieskończona opowieść Jane Austen wreszcie trafia na nasze ekrany. A także komisarz mama Krystian Wieczorek. Naprawienie błędów z przeszłości nie będzie takie łatwe, zdradza serialowy eks-mąż tytułowej bohaterki. Tak wygląda dzisiejsza okładka, teraz czas rzucić okiem co w środku. Na początek o tym się mówi i wkrótce w TV Akademik. Odważny krok w dorosłość. Ruszyły prace na planie serialu Akademik. Jego bohaterowie będą się uczyć i walczyć o spełnienie marzeń. Nie zabraknie też miejsca na miłość. Wielu z nas dobrze wie, jak to jest mieszkać w internacie lub w akademiku. Młodych ludzi łączy wspólne zakuwanie do egzaminów i narzekanie na belfrów, a zawiązane tam przyjaźnie trwają całe życie. Gorzej z miłościami. Choć są niezwykle romantyczne, to jednak bywają ulotne. A jak skuteczny okaże się amor, którego strzała dosięgnie serc bohaterów nowego serialu Super Polsatu Akademik? Akcja tej zabawnej opowieści skupia się na lokatorach tętniącego życiem domu studenckiego. Ździch, Jan Kardesiński, Roger, Szymon Majszak i Michał Konrad Stein szykują się do rozpoczęcia semestru. Właśnie wprowadzili się do akademika, w którym mieszkają Weronika, Aleksandra Izydorczyk, Angelika, Karina Rezner i Lena Aleksandra Kądziołka. Między młodymi ludźmi zawiązuje się nić porozumienia, a sympatia w kilku przypadkach przeradza się w głębsze uczucie. Ale codzienność to także problemy, w którym łatwiej stawić czoło razem. Część z nich dotyczy relacji z rodzicami. Jak to w życiu, nie zawsze idealnie. W rolach dorosłych zobaczymy m.in. Dariusza Kortka oraz satyryka Rafała Rutkowskiego. Raz gwiazdy, ciekawostki, wydarzenia i nowy serial Kawa z kardamonem. Miłość nie wybiera. Piękna historia, wspaniałe kostiumy i znani aktorzy na planie. Polsko-ukraiński serial zobaczymy w przyszłym roku. Scenariusz inspirowany jest książką Kawa z kardamonem, która z kolei nawiązuje do historii miłosnej słynnego komediopisarza Aleksandra Fredry. Zdradza nam Paweł Delong, który nie tylko gra główną rolę męską w serialu, ale jest także jego producentem kreatywnym. Akcja rozgrywa się w połowie XIX wieku na Ukrainie. Wcielam się w Adama, bogatego polskiego arystokratę, który jest żonaty, ma dwoje dzieci. Nieoczekiwanie w jego życiu pojawia się Anna, która jest córką popa. Miłość nie wybiera, mówi aktor. Obok Pawła Delonga w produkcji zobaczymy m.in. Bartka Kasprzykowskiego, Annę Cieślak, a także Dorotę Delong. Od razu uprzedzę, że Dorota dostała rolę w wyniku castingu, tak jak wszyscy pozostali aktorzy, a nie dlatego, że jest moją siostrą, zastrzega z uśmiechem nasz rozmówca. I dodaje, realizując ten serial, chodzimy polskimi drogami. Zdjęcia kręcone są na Ukrainie, m.in. we Lwowie, Kijowie i mieście Żółkiew. Powstanie 10 odcinków. Zobaczymy je w 2022 roku. Teraz czas na temat z okładki, czyli Chyłka Rewizja i Magdalena Cielecka. Brakuje mi widoku ust. Nie chcę niczego planować, ale z nadzieją czeka na premierę w nowym teatrze i wiosenne przejażdżki na rowerze. Zdradza nam, co lubi czytać i w jakiej kondycji będzie Chyłka w nowej odsłonie swoich prawniczych zmagań. Po radosnej degrengoladzie sezonu trzeciego, w którym zmagała się z własnymi demonami, moja bohaterka podnosi się i znów pnie się na szczyt. Po właściwie niemożliwej wygranej, która miała miejsce w finale trzeciego sezonu. Chyłka wraca triumfalnie tam, gdzie być powinna, czyli do klubu szanowanych i najlepiej opłacanych członków warszawskiej palestry. Znowu jest schludna, trzeźwa, skuteczna i bardzo profesjonalna. Nowy odcinek serialu Chyłka Rewizja we wtorek 16 marca o 21:30 w TVN. Czas teraz na hity seriale i wśród tegotygodniowych propozycji nowość. Przypadek Alice. Mąż Alice ginie wskutek nieszczęśliwego wypadku. Wdowa przekonuje się, że mężczyzna, u którego boku żyła przez 20 lat, miał mnóstwo sekretów. Mierzy się z ich konsekwencjami. Premiera tego serialu w czwartek 18 marca o 21 w Kanal Plus Premium. Czas teraz na hity, produkcje dostępne w sieci i wśród tegotygodniowych propozycji. My, dzieci z dworca Zo. W latach 80. i 90. szokująca historia Christiany stała się w naszym kraju prawdziwym hitem.
Książka autorstwa dziennikarskiego duetu Kai Herman i Horst Reich potrafiła odurzyć i wciągnąć tak bardzo jak narkotyki, za którymi podążała główna bohaterka i znajomi z jej paczki. Tym razem dostajemy ekranizację, która jest nie tylko inspirowana życiem młodej mieszkanki Berlina. W oryginale wszystko jest brudne, złe, często kończy się tragicznie. Tutaj nie do końca widać tragizm sytuacji. W końcu Christian, Stella, Babsi, Alex, Michi i Benno wyglądają na fajną grupę przyjaciół. A że pojawiły się narkotyki, na które nie ma kasy i szansą na jej zdobycie jest sprzedawanie własnego ciała na tytułowym dworcu Zoo, to wszystko przychodzi i tak zbyt łatwo. Ale chociaż często widzimy tu podkolorowany świat, który nie pasuje do życia z heroiną w żyłach, to jest to bardzo ważny głos młodych ludzi, którzy są zagubieni. Czasami warto zastanowić się, dlaczego ktoś sięga po strzykawkę. Dla głównych Jana McKinnon, Lena Urzędowski, Michelangelo Fortuzzi. I cały sezon tego serialu dostępny jest w HBO Go. Kolejna z propozycji z kategorii filmy, o wszystko zadbam. Rosamund Pike właśnie otrzymała za rolę Marley Grayson Złoty Glob. To szefowa prężnie działającej firmy zajmującej się opieką prawną nad seniorami. Rzecz w tym, że kiedy już sąd powierzy jej pieczę nad starszą osobą, Marla bezwzględnie defrauduje jej majątek. Do czasu. Na drodze opiekunki pojawi się bowiem pani Peterson. Ta rzekomo pozbawiona krewnych seniorka okaże się mieć wpływowych i bardzo niebezpiecznych znajomych. Głównych Rosamund Pike, Diane Weiss i Peter Dinklage. I ten film dostępny jest na Netflixie. Kolejna z propozycji z kategorii rozrywka The Circle. Grupa obcych sobie ludzi wprowadza się do naszpikowanego kamerami i mikrofonami domu niczym w Big Brotherze, jednak uczestnicy nie mają ze sobą styczności. Mogą porozumiewać się jedynie poprzez komunikator tytułowy Circle, który reaguje na komendy głosowe. Zamieszczają zdjęcie, wpisują wiek oraz krótki opis siebie, flirtują, nawiązują przyjaźnie i kłamią, aby zdobyć nagrodę 100 tysięcy dolarów. Cały sezon tego programu dostępny jest na Netflixie. I jeszcze jedna z propozycji z kategorii familijne, Kajko i Kokosz. Jeśli wychowaliście się na komiksach Janusza Chrysty, to koniecznie obejrzyjcie tę produkcję. Jej bohaterowie, dwóch słowiańskich wojów, robią wszystko, aby ochronić swój gród przed zakusami zbójcerzy. W tym przewodzi złowrogi Hegemon, mający u boku kaprala, który swoich wrogów najchętniej posiekałby na plasterki. Jednak Kajko i Kokosz mają przyjaciół, zbója Łamignata i smoka Milusia. Twórcy serialu celowo nie nadali produkcji szalonego amerykańskiego tempa. Chcieli, żeby przypadł do gustu już siedmiolatkom. Jak im się udało? Sprawdźmy. W dubbingu m.in. Michał Piela i Artur Pontek. I ten serial dostępny jest na Netflixie. A teraz na hity z kategorii dokument i wśród tego tygodniowych propozycji premiery Vivien Leigh przeminęła z wiatrem. Miała rozmarzone oczy, piękny uśmiech i dar zjedywania sobie ludzi, ale nie radziła sobie ze sobą samą. Co utrudniało zdobywczyni dwóch Oscarów pokonać własne demony? Premiera tego programu w niedzielę 14 marca o 11.45 w Ale Kino Plus. Kolejna z propozycji to Madonna, historia największych przebojów. Królowa popu, słynna skandalistka Madonna, zawsze była perfekcjonistką. Twórcy filmu pokażą, jak pracowała nad swoimi przebojami od Like a Virgin przez Vogue po Living for Love. Premiera tego filmu w środę 17 marca o 20.45 w Canal Plus Dokument. Kolejna z premier to Drzewa i ich supermoce. Drzewa to czyste dobro, relaksują, obniżają ciśnienie i poziom kortyzolu, hormonu stresu we krwi, a podnoszą odporność. Na nasze zdrowie najlepszy wpływ mają dąb, bóg, brzoza, kasztanowiec oraz lipa. Premiera tego programu w poniedziałek 15 marca o 13 w Planet Plus. Kolejna z premier to COVID-19, wyścig po szczepionkę. Gdy zamknięto Wuhan, a pandemia rozprzestrzeniła się na cały świat, naukowcy rozpoczęli wyścig z czasem. W wielu różnych zakątkach globu przystąpiono do pracy nad szczepionką na SARS-CoV-2. Premiera tego programu w niedzielę 14 marca o 20 w Discovery Science. Kolejna z premier to Na dachach wielkich miast. Światowe metropolie zmagają się z problemem przeludnienia. Nic dziwnego, że w wielu z nich punkty rekreacyjne, kina, baseny i ogrody powstają na dachach.
Dzisiaj odwiedzimy podniebne Tokio. Premiera tego programu w niedzielę 14 marca o 17 w Planet Plus. I jeszcze jedna z premier, perfekcyjna dymolka. Jeśli myślicie, że burzenie to bułka z masłem, jesteście w błędzie. W dwóch prezentowanych dziś odcinkach zobaczymy, ile skupienia wymaga zrównanie z ziemią mostów w Manchesterze i Luizjanie. Premiera tego programu w środę 17 marca o 21 na National Geographic. Czas teraz na hity filmowe i wśród tego tygodniowych propozycji premiera Obecność 2. Badacze zjawisk paranormalnych Lorraine i Ed rozwiązują zagadkę opętanej przez demony Janet. Premiera tego filmu w niedzielę 14 marca o 23.45 w TVN. Czas na piątek i temat z okładki. Nowy sezon Ojca Mateusza. Próba charakteru. Świat walczy z pandemią, ale przestępców nie zraża. Czy ksiądz z detektywistyczną żyłką upora się z nową falą zbrodni? Ojciec Mateusz zmierzy się ze zbrodnią w afekcie, zemstą i braterskimi porachunkami. Nocul, w tej roli Michał Piela, cierpliwie słucha, co ma do powiedzenia samozwańczy stróż prawa Jacek Knap. W serialu wystąpi gościnnie Małgorzata Ostrowska-Królikowska. W jednym z odcinków zobaczymy Ewę Gawrylu. Babcia Lucyna, Aleksandra Górska i Natalia Kinga Price na czata. Kogo wypatrują? Tak, który to już sezon Ojca Mateusza? Chyba 25? Nigdy nie pomyślałbym, że to przez tyle lat będzie leciało. Choć mogłem się tego spodziewać, bo pierwowzór tego serialu, czyli Don Matteo, emitowany we Włoszech był, jak dobrze pamiętam, przez 20 lat. Więc tych sezonów powstało naprawdę dużo. A jeżeli ten scenariusz, nie wiem czy jest nadal, ale na początku na pewno był wzorowany na tych włoskich odcinkach, no to może jeszcze polecieć przez wiele lat. On już jest emitowany ponad 10 lat, więc jeszcze może 10 lat być emitowany, jeżeli producenci nadal będą chcieli ten serial produkować. Oczywiście wszystko zależy od tego, czy ten serial nadal będzie popularny, no jak się okazuje, on nadal cieszy się niesłabnącą popularnością i pewnie kolejne sezony tego serialu powstaną. Nowy sezon Ojca Mateusza w nowym dniu emisji, tym razem w piątki o 21 w TVP1. A teraz czas na Twoją twarz brzmi znajomo. Paweł Góral. Od Violetty do Jasona. To on w pierwszym odcinku nowej edycji programu Twoja twarz brzmi znajomo zawojował serca jury jako Violetta Villas i wygrał czek na 10 tysięcy złotych. Teraz zobaczymy, jak spisze się śpiewając szlagier z repertuaru Jasona Derulo. Paweł Góral jest aktorem, przed którym estrada nie ma tajemnic. Na deskach Teatru Muzycznego w Gdyni występował w musicalach My Fair Lady, Grease. Grał też w M jak Miłość. Mało kto natomiast wie, że jest twórcą pierwszego na świecie insta serialu, który realizował z Kamilem Krupiczem. Wcielał się w nim perfekcyjną panią babcię. Tak, wystartował nowy sezon Twoja twarz brzmi znajomo, teraz jest emitowany w piątki i chyba to się spotkało z dobrym odzewem, bo ludzie zawsze narzekali, że w sobotę, że o 22 ten program się kończył prawie przed północą, a czasami nawet i po północy, zależy co wcześniej leciało, bo różnie się ten program zaczynał. Raz się zaczynał o 22, a czasami 22, nawet 20, więc to grubo po północy ten program się kończył. Więc niektórzy narzekali, a moglibyście wreszcie zmienić godzinę emisji. No, tym razem nadarzyła się ku temu okazja, bo w tym sezonie nie ma Tańca z Gwiazdami, więc czymś trzeba było zapełnić ramówkę, a że godzina 20 w piątki to jest chyba najlepsza godzina właśnie na jakieś programy rozrywkowe czy na jakieś filmy, więc zdecydowano się tutaj przenieść emisję Twojej twarzy. Wiadomo tylko, jeżeli by jesienią wrócił na przykład Taniec z Gwiazdami, czy Twoja twarz znowu wróci na sobotę na godzinę 22, czy może ta godzina emisji już zostanie. Oczywiście będzie to pewnie analizowane pod względem oglądalności, czy na przykład dzięki przeniesieniu godziny emisji oglądalność wzrosła. Nowe odcinki Twoja twarz brzmi znajomo w piątki o 25 w Polsacie. Czas teraz na sobotę i wywiad The Voice Kids Ida Nowakowska. Czekam na nową rolę. Współgospodyni muzycznego show opowiada nam o tym, czym zajmie się w debiutującej stacji TVP Kobieta. Zdradza również, jak przygotowuje się do macierzyństwa. Lubię różnorodność mojej pracy, mówi nam współgospodyni show The Voice Kids. No tak, ten Voice Kids już leci od dwóch chyba tygodni, czy może nawet trzech. No i naprawdę jestem zaskoczony wieloma występami, ale w sumie powinienem już się tego spodziewać.
bo po poprzednich edycjach już było wiele zaskoczeń, więc czemu ta kolejna miałaby nie być inna, więc są różne momenty i wzruszające, i naprawdę jest wiele występów zaskakujących, no ale to o to chyba chodzi w tym programie, że tak by się wydawało po wyglądzie zewnętrznym tego dziecka, które wchodzi na scenę, że raczej będzie przeciętnie, a tu nagle wychodzi fenomenalny występ, ale zresztą w dorosłym Voice jest bardzo podobnie, że o to w tym programie chodzi, że ktoś może nie wygląda, ale ma naprawdę wspaniały głos, no bo przecież The Voice to przecież głos. O to w tym programie chodzi, że po pierwsze liczy się głos. Nowe odcinki The Voice Kids w sobotę o 20 w TVP2. Teraz premiera w TV, komisarz Alex. Zmiana na posterunku. Ze względu na pandemię przygody komisarza Górskiego, Krystian Wieczorek i psa Alexo, łódzkiego komisariatu, zostały podzielone na dwie transze. I zobaczymy pierwszy premierowy odcinek z drugiej części 15 sezonu. Tym razem policjanci będą zajmować się zabójstwem w środowisku archeologów. Uwaga, to ostatni sezon, w którym gra Krystian Wieczorek. Aktor, tak jak Magdalena Walach, czyli podkomisarz Lucyna Schmidt, odszedł z serialu. Szykują się zmiany. Premiera nowego odcinka komisarza Alexa w sobotę 13 marca o 20.35 w TVP1. Czas na niedzielę i MasterChef Junior, muzyczny doping w kuchni. Gościem specjalnego drugiego odcinka kulinarnego talent show będzie Roxana Węgiel. Na zaaranżowanej na planie estradzie zaśpiewa wspólnie z młodymi kucharzami swój hit Anyone I Want To Be. To będzie wstęp do pierwszej konkurencji przygotowania klasycznej bezy, ale z niecodziennymi dodatkami. Natomiast na gwiazdy drugiego zadania jurorzy wybrali kuchnię włoską i pomidory. No tak, wczoraj miał premierę nowy sezon MasterChefa Juniora. No wygląda trochę inaczej ze względu na pandemię. Nie ma już tych castingów, tylko castingi były online. Później było przygotowanie tych dzieci poza kamerą w specjalnej kuchni. Jurorzy patrzyli, kto najlepiej sobie poradzi w tym programie. No i to właśnie widać, że ze względu na to, że postępowano trochę inaczej niż w poprzednich edycjach, ten poziom od razu już jest wyższy niż w poprzednich edycjach. Tak mi się wydaje, że jak na pierwszy odcinek naprawdę było wiele zaskakujących potraw, no i dzieciaki tradycyjnie poradziły sobie bardzo dobrze z tym, a temat nie był taki oczywisty, bo pierwsze zadanie to oczywiście popisowe danie, ale to w każdej edycji tak jest, ale drugie, czyli przygotowanie deserów z warzyw, no to już nie jest do końca taki łatwy pomysł, bo jak tu zrobić, żeby te warzywa smakowały słodko, jak je połączyć, żeby do siebie pasowały, a tu okazuje się, że powstaje bardzo kreatywne i bardzo smaczne dania z warzyw, których nigdy w życiu bym na przykład nie użył do ciasta, ale jednak okazuje się, że można ich użyć do ciasta i jak okazuje się po reakcjach jurorów, nawet całkiem nieźle smakowały. Nowe odcinki MasterChefa Juniora w niedzielę o 20 w TVN. Teraz na nowy sezon. To był rok. Wspomnienia na wesoło. Ten program umożliwia podróż w czasie. W trzecim sezonie To był rok. Czekają nas nie tylko kolejne muzyczne i historyczne retrospekcje, ale też nowi prowadzący. Rolę gospodarza przejął Tomasz Kamel, a jako kapitanów drużyn zobaczymy Izabelę Krzan, znaną z teleturnieju Koło Fortuny, oraz Tomasza Wolnego. W pierwszym odcinku powspominamy rok 2002. Premiera nowego sezonu programu To był rok w niedzielę 14 marca o 21.15 w TVP1. A zna nowość w TV, wielkie rodziny. Rodzicielstwo z misją. Mają gromadkę dzieci, które są źródłem ich szczęścia. W nowym cyklu dokumentalnym poznamy cztery rodziny z różnych stron Polski. Opowiedzą, dlaczego rodzicielstwo jest dla nich spełnieniem marzeń oraz jak wygląda ich zwyczajne codzienne życie. Dziś przyjrzymy się rodzinie Weroniki i Janu da Cruz. On jest Gwinejczykiem i zawodnikiem MMA. Jego żona również związana jest z tą branżą. Spodziewa się piątego dziecka. Premiera tego programu w poniedziałek 15 marca o 20.10 w TVP Dokument. Kolejny z programów to Równi Sobie. Dzielą się dobrem. Nowy program TVN udowadnia, że warto prosić o pomoc, bo zawsze znajdzie się chętny, żeby jej udzielić. W dzisiejszym trzecim odcinku tym dobrym duchem będzie pani Konstancja, mama dwóch dorosłych córek oraz właścicielka firmy produkującej od 30 lat krówki z nadrukami reklamowymi. Gdy dowiedziała się o kłopotach pani Agnieszki, mamy samotnie wychowującej dwójkę dzieci, natychmiast zaoferowała wsparcie. Te problemy są bardzo duże. Pani Agnieszka zajmuje ciasne komunalne mieszkanko na warszawskiej Pradze. Z powodu złej kondycji zdrowotnej i częściowej niepełnosprawności od lat nie ma stałej pracy. Co gorsza, grozi jej eksmisja. W jaki sposób uda się pomóc pani Agnieszce, ile trudnych spraw można będzie rozwiązać, czy kobiety szybko przełamią pierwsze lody, zdradzamy, że dwie rodziny zaprzyjaźnią się na tyle, że wspólnie wybrać się na wycieczkę do Wrocławia.
Widziałem już 2 odcinki tego programu. No i rzeczywiście ten program jest bardzo wzruszający, że ci, którym lepiej się powodzi, starają się jak najbardziej pomóc tym, którzy właśnie są w potrzebie. I właśnie dlatego równi sobie, że tamci, mimo że osiągnęli sukces, to nie odwracają się od tych potrzebujących, tylko właśnie gdy napływają te zgłoszenia, że ktoś potrzebuje pomocy, to ruszają z pomocą i robią wszystko, żeby poprawić życie tych osób. Kolejny odcinek Równych Sobie w poniedziałek 15 marca o 21:30 TVN. Kolejna z nowości w TV, Sanditon. Miłość i marzenia. Jak zwykle w twórczości Jane Austen, tak i w tej opowieści nie zabrakło komplikacji uczuciowych. Ale jest tu też miejsce dla kobiet próbujących zmienić świat. Powieść bracia, której tytuł później zmieniła Sanditon, Austen zaczęła pisać na początku 1817 roku. W marcu miała gotowe już 12 rozdziałów i poważnie podupadła na zdrowiu. Zmarła 18 lipca 1817 roku w wieku 41 lat. Właściwie wszystkie jej powieści doczekały się filmowej lub serialowej adaptacji, niektóre nawet kilku. Nic więc dziwnego, że Brytyjczycy uznali, iż nawet niedokończone dzieło ich ukochanej pisarki powinno trafić na ekran. W kontynuacji jej pracy podjął się Andrew Davis. Scenarzysta jest niejako specjalistą od twórczości Jane Austen. Zaadaptował na mały i duży ekran 5 z 7 jej powieści. Jak sam przyznał, pisząc scenariusz do Sanditon, nie starał się zgadnąć, w jaki sposób pisarka chciała kontynuować swoją historię. Po prostu wybrał z istniejących rozdziałów najciekawsze postaci i poprowadził ich losy tak, by stały się intrygujące dla współczesnych widzów. A tym, którzy uważali, że w jego historii jest zbyt wiele seksu, odpowiedział, iż cała twórczość Austen jest wypełniona seksem, to pożądanie determinuje zachowanie jej bohaterów. Charlotte Heywood jest młodą kobietą mieszkającą w wiejskim domu swoich rodziców. Niedaleko ich posiadłości dochodzi do wypadku. Wywraca się powóz, którym podróżuje państwo Parker. Heywoodowie udzielają im pomocy i gościny. W ramach wdzięczności Tom Parker proponuje, by senior rodu ruszył z nimi do nadmorskiego miasteczka Sanditon. Chce pokazać mu miejsce, które zamierza zmienić w kurort. Ale zamiast tego jedzie jego córka Charlotte. Tak rozpoczyna się jej niezwykła przygoda pełna porywów serca i obserwacji dotyczącej ludzkiej natury. Premiera tego serialu we wtorek, 16 marca o 21:40 w TVP2. Na koniec jeszcze jeden program, który też miał premierę w tej wiosennej ramówce, o którym wcześniej nie wspomniałem, czyli Nasz Nowy Dom. Pomoc nadchodzi. Pani Ania i jej wnuczka Gabrysia mieszkają na łódzkim osiedlu Bałuty. Kilka miesięcy temu zmarła na nowotwór córka kobiety, a zarazem mama dziewczynki. Pani Ania została z wnuczką i długami, a dom, w którym mieszkają, jest w bardzo złym stanie. Brakuje rynien, ściany pokrywa grzyb, natomiast stary, stojący w piwnicy piec nie zapewnia odpowiedniego ogrzewania. Na ratunek rodzinie spieszy ekipa programu Nasz Nowy Dom z prowadzącą Katarzyną Dolfur na czele. Nowe odcinki Naszego Nowego Domu w środy i czwartki o 20:05 w Polsacie. Ostatni rzut oka na dzisiejszą okładkę, ten teletydzień od dziś w sprzedaży. Za nami już 2 tygodnie premier, najpierw były premiery na kanałach TVN-u pod koniec lutego, teraz na początku marca były premiery na innych kanałach. No i jeżeli chodzi o te nowe propozycje, to wypadły one różnie. Niektóre, tak jak się spodziewałem, wypadły dobrze, na przykład serial Kowalscy kontra Kowalscy. Spodziewałem się, że on raczej będzie zabawny, raczej będzie śmieszny. No i rzeczywiście tak jest, po 2 pierwszych odcinkach jestem ciekawy, w jaką stronę to pójdzie. Po Kowalskich był drugi serial, Piękni i Bezrobotni, w którym pokładałem wiele nadziei, bo Ucho Prezesa naprawdę było dobre, a skoro to ci sami twórcy, no to spodziewałem się, że i ten serial będzie dobry. Po 2 pierwszych odcinkach sam nie wiem, co o tym serialu sądzić, no ale po komentarzach, które czytałem w internecie, ludzie piszą, że raczej słabiutko, że raczej wolą Roberta Górskiego i Mikołaja Cieślaka w kabarecie, a nie jednak w takim serialu, w którym w każdym odcinku będą podejmować inną pracę i na koniec tego odcinka z tych 2 pierwszych tak już wychodzi, że po prostu tą pracę tracą i muszą ją dalej szukać, a mają jeszcze kredyt na karku, który przez zawirowania wzrósł 9-krotnie i mają do spłacenia 9-krotnie więcej, ile pożyczyli, więc to ich motywuje do podjęcia tej pracy, ale ten serial miał być serialem komediowym, wcale śmieszny nie jest. Nie wiem, czy może tylko te pierwsze 2 odcinki, czy
kolejne też będą w takim tonie utrzymane. Na pewno jeszcze rzucę okiem w przyszłym tygodniu. Trudno ocenić po dwóch odcinkach ten serial, no ale na razie mam jakieś mieszane uczucia. Poza tym był jeszcze program Design Dream, gdzie projektanci walczyli ze sobą, między sobą, kto urządzi najlepiej wnętrze. I naprawdę fajnie ten program wygląda. Była do urządzenia sypialnia, dość mała, bo 12 metrów kwadratowych. Mieli oni na to określony czas i wydaje mi się, że całkiem nieźle sobie poradzili. No i jak okazuje się w tym programie, przez 6 tygodni będą między sobą rywalizować. No i zwycięzcą każdego odcinka jest ta osoba, której projekt spodoba się właścicielom tego wnętrza. Okazuje się, że do programu zgłaszają się rodziny, które chciałyby remontować sobie jedno z pomieszczeń. To pomieszczenie jest odwzorowywane na planie tego programu, no i projektanci muszą się zmieścić w tym pomieszczeniu, które ma w tym przypadku, w pierwszym odcinku, bo to była to 12-metrowa sypialnia. I później o tym, kto zwycięży, decydują właściciele tego pomieszczenia, który projekt chcieliby przenieść do swojego mieszkania. Jedna osoba odpada po każdym odcinku, ale o tym decyduje jury, które w przeciwieństwie do różnych programów tym razem jest bardzo profesjonalne i bardzo merytoryczne. Co do innych propozycji, to nie wszystko jeszcze zdążyłem obejrzeć, ale wydaje mi się, że całkiem nieźle zapowiada się ten sezon wiosenny i ostatecznie mogę powiedzieć, że było warto na to wszystko czekać. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia!